Żeby było przyjemniej, no bo skoro jest za oknem smutno, no to niech tu będzie przyjemniej, Właśnie, właśnie. zimę ludzie mają depresję zimową. No. Ale najgorzej to mnie wkurza, jak są takie, jako przerwniki, to taka krótki, taka fraza takiej muzyki żydowskiej, to pewnie jak Właśnie, płaczka no. żydowska. No pewno wiesz, o czym mówię, takie jakieś. No trudno mi coś określić, nawet nie jestem w stanie tego otworzyć, ale wyjątkowo denerwujące to jest. Właśnie. A mówiłem ci, że przed laty poznałam konsula honorowego Izraela. No i facet jak przyjeżdża do Warszawy, miał swoją tą apartament, no, czy to się garsoniera nazywało, w okolicach Unii Lubelskiej, tak jak się jedzie ulicą w dół na Wilanów, no. I słuchaj, wiesz, nomen omen, właściwie to mi nigdy nie odpowiedział na pytanie. Ty wiesz, że on miał w ścianie niszę, ta ściana była obudowana drewnem i tam miał łóżko. Teraz się zastanawiam, czy to miał z uwagi na bezpieczeństwo, ponieważ to był w ogóle architekt wykształcenia, ale też mi się przyznał kiedyś, Tak. że brał udział w wojnie Jom Kippur, Boże. no i służył w wojsku. No. No. Może dlatego, że było jakiś tam nie ustrzelił, może o to chodziło. No, bardzo fajny facet. No i no tak, ja wiem, raz, 2 razy w roku jak przyjeżdżał, to on zamawia przez telefon tocik za hera. No. Przynosili z Bristolu dosłownie, wiesz, tocik dla mnie, a dla niego co innego. No i co ty na to? No. No, no Że ty fajne to jeszcze takie, pamiętasz? pamiętam, no bardzo mądry, on się wywodził, czekaj, chyba z terenu były, chyba z Grodna bodajże. No. I tam się jakoś jako jedyny z tego getta był, bo tam w ogóle nie ma rysu przemysłu, absolutnie. No. Nikt by nawet nie wiedział, bo on tam Właśnie. drogę przebył taką. No natomiast powiedział, że on się po polsku nauczył dopiero tam ileś lat temu, no bo mówił oczywiście po No. białorusku, po tym, no. A No. mówi prawie bez akcentu. A ty teraz to ja nie wiem, bo to już wtedy był taki sobie pan, no, niezbyt młody, ale taki zażywny, że w ogóle posądzała, że o 15 lat co najmniej młodszy. No właśnie. No, a czasami to różnych takich ciekawych ludzi przyciągam. Dosłownie nawet nie wiadomo skąd. Ja tych ludzi poznaję w jakichś takich przedziwnych okolicznościach. Ja się na przykład tego atasze handlowego Kolumbii poznałam na, słuchaj, na wystawie w Muzeum Wojska Polskiego. No, jak ktoś mnie zaprosił do ambasady, no słowa honoru, że byłam tutaj. No. I też architekt, o właśnie, z wykształcenia architekt. I dał mi, słuchaj, taki przepiękny album różnych budynków, no między innymi, no tam też swojego autorstwa, bo to była praca zbiorowa wielu architektów. Jakaś, ja nie wiem, hotel, nie hotel. Słuchaj, przez niego zaprojektowany w kształcie piramidy. No. Taki nieduży człowiek, taki malutki, taki jowialny, bardzo sympatyczny. A nazywał się Campaccio. A Campaccio to znaczy, bo campo to znaczy wieś po hiszpańsku, a Campaccio wieśniaczek. No. José Luiska, właśnie ten. Co mówię, cała ambasada to jest pralka. Dlatego, że CIA w Kolumbii to kasę pierze. Po to tym. Bo oni na swoje różne te akcje, tudzież własne potrzeby, to muszą sobie zamawiać na rogu. Są takie służby specjalne, tak robią. Mój znajomy pałkownik, są bardzo zresztą się lubili. Wiadomo, że był taki porządny, taki czysty, że tu do cholery do ten. Cukier dosypało na przykład na stole. W kawalii tą paluszką zbierał. Ja mówię, weźcie go, ten paluszek, bo napluje się na niego. No. To oni na przykład, jak mieli ostatnią rezydenturę na Węgrzech, to wiesz co, dywanami handlowali. No właśnie. Z tych trzech republik, tych Czyli radzieckich. handlowali dywanami. Tak, bo już w ogóle nic nie było tam do roboty, bo za chwilę się komuna tego, więc z nudów handlowali. A mówił, że jak nasi byli na misji w tym, no, na Półwyspie Synaj, no było za chwilę, tak, 90. czy tamtego, jak się tłukli, że Żydzi
zarabiali. Mm-hmm. No to nasi Żydzi, no czyli wiesz, żołnierze z tego, no wiesz, kontyngentu ONZ, dogadywali się z Żydami stamtąd, oczywiście wszystko po polsku, no i Arabowie się strasznie pienili, że tutaj, prawda, oni w takiej komitywie, a wiesz o co naprawdę tam chodziło? Oni przerzucali z kolei te kamienie szlachetne z Republiki Południowoafrykańskiej, rozumiesz? I to szło właśnie przez ten komisję ONZ, co ty na to? O. Tak samo Kosową, dlatego pozwolono utworzyć te mini państewko, bo tam się też pierze narkotyki, w ogóle kasa się przewala, tak samo jak zresztą w Mołdawii Rosja to robi. No, ja miałam ciekawe znajomości, ja wiele rzeczy nauczyłam, bo się lubiłam uczyć jeszcze. No chyba normalne, że człowiek się lubi uczyć, jak się nie będzie uczył. Tak, nie lubią właśnie. Jak jeszcze jest kwestią to, że żelazo ostrzy się żelazem, jak człowiekowi uwagę zwracają i rozmawia, to też dla niego to jest jedną wielką lekcją, jedną wielką uwagą, pouczeniem, aby robił postępy. A jak ktoś jest butny i on najmądrzejszy, to gdzie co? To no to bo życie nauczy, nie mówię wcześniej, czy później od życia dostanie pomóc. Wtedy może pokażę na wiedzę, a lekcja się dotąd będzie powtarzała, zrozumie, a niektórzy nie rozumieją lekcji życiowej do końca życia. Tak nie rozumieją swojego powołania, swojego posłannictwa w tym życiu. No, no. No, właśnie. Takie niezłe to. No niezłe, niezłe, niezłe. Nowy. Romcia żona zdradzała, no zresztą mówię, że miał takie domy, że chyba bokiem przechodził. No jak on był w tym, no w NRD, no to żona się puszczała z szefem Stasi na ten, no i Romcia przychodzi do chałupy. No, Ela, no w sytuacji, no, że tak powiem, dla niej stawia wątpliwości do no, charakteru spotkań, no i życie Romciu. No wziąłeś faceta za dupę, tam go tam czym przewaliłeś? On mówi, no co ty? Ja mówię, no jak to? On mówi, przecież to był szef Stasi. Z następnego dnia to już byłby 2 metry pod ziemią. A mówię, no, nie usiadł na co. Także Polacy myślą wciąż, że są najlepsi, że wiesz, ta, przy Borowskiej, to jest ulica, ten nowy klub, co wczoraj byłam przy Borowskiej. Tak, to jest tam na Pradze Północ, przy Centrum Telekomunikacji też. No, no, tak Pradze Północ, to nie za tak. Bardzo znam te rzeczy, nie moje rewizy. Jeszcze Plac Leńskiego, ale dalej nie za bardzo. Polacy stawiają na młodych. Stawiają na młodych, myśląc, że zawsze tacy będą. Aha, a słodka naiwność. Myśląc naiwnie, naiwnie. Arogancja młodości. Że, jak to mówi się, że syty nie współczuje głodnemu. Myśląc, że. Syty głodnemu nie wierzy. O, ciąż tacy. Tacy będą. Będą. Tak. Żywią przekonanie, znaczy niczym nie poparte. No, młodzież na ile? No, 10, 15, no daj Boże, 20 lat. No. I teraz odcinają od siebie na przykład to, że będą starzy, bo siebie tego nie wyobrażają, sobie nie wyobrażają, ale jak przyszła ta Halina, ta babka przy tam wejściu, takie rozmawiały tylko, och, że dzisiaj taka impreza zamknięta, a Halina nie dała sobie, wiesz, w kaszę dmuchać. No tak, ale ja tutaj nauczycielką byłam, uczyłam was tyle, chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. A proszę bardzo, proszę bardzo. Ja tam się cofnęłam z tyłu, tylko podsłuchałam, bo ja jestem chytra. Tam jeszcze dalej stał Arek i zaraz wszyscy powchodziłyśmy. Anita już była, się najadła. No dużo przynosiły takich tych zakąsek, ale
jak nagotowały tego ryżu, to się im posklejało, tego sosu tam zabrakło. Potem było, ale takich zawijanych w placki różnych rzeczy było pełno, pełno, pełno. Ja także nie w sumie nie było źle. Ja nie mogę ryżu jeść, bo ja mam refluks i mnie zatyka. Ja się duszę, złapię się ryżą. Refluks to jest ten, to jest tak zwane, to są przepuklina przełyku. Tak. Zwiotczenie mięśni przełyku. Kiedyś to miałam tak, że mnie utknęło za mocno. Także Warszawa, Warszawa, taki, proszę Państwa, w centrum tutaj szykują owsiaka na 15, to dzisiaj ja tam żeśmy uważam, byli. Słuchaj, bierze 10%, no tak. Nie oszukujmy się, ale jednak coś robi. Jakieś te urządzenia są, czy na dzieci, czy na staruszku. No jednak w jakiś sposób wspomaga tą kulawą służbę zdrowia. Ale zrobi tego szopkę, Matko Święta. Żebyś wiedziała o tym, tak. Także tutaj jest to koło, proszę Państwa, co karuzela, co Dawidek z Bydgoszczy mówi, że w zimie karuzela. A ten owsiak, to też jest, ksiądz Rydzyk mówi, że to jest jakieś oszustwo, zbieranie tych pieniędzy, czyli takie żebranie, no jako, że jesteśmy w żebracznicy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, takie żebranie przechytrzające, żebranie samego ojca Rydzyka i tego, że oni na tych mszach jednak zbierają, także proszę nie konkurować. Tak, 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 tak. Prześlij. No a jak? Ksiądz Rydzyk by wolał. Także Radio Koncita, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. I proszę tylko z nami, być tylko z nami. Ja przyzwyczaić do innej temperatury. Niestety, skończy się latanie pod koszulką. No, znaczy poniżej, powyżej 20 stopni to nie należy się spodziewać, że u mnie było. No, zresztą nic dziwnego. Tak. Bo jest i wydolność ogrzewania i koszty. Niestety, no wiesz, tona węgla około 800 zł, a na zimę trzeba minimum półtora, to teraz zresztą, bo nie zimę czasami trzeba jeszcze te 250 dokupić. Wiesz. Tak. No, bo tak słodko to nie ma, pada śnieżek, odgadnąć do furtki, ja mam dość daleko, później kawałek tak. Drogi, bo to się należy, no to wiesz, to jest wszystko wypracowane, dojechać po zakupy, tak jak ona. No jak robi zakupy, to przyjeżdża, ma 20 kg na ramię, dosłownie. Stąd to moje wyjazdy raz na miesiąc, no czasami raz, dwa razy, ale to rzadka. Czasami jakieś tam obrywki są, już jest bardzo dużo. Ja robię zakupy za minimum 300 zł. I wszystko co ciężkie. Kasze, makarony. Groszki w puszce, bo my na przykład groszki lubimy. No, przede wszystkim 20 puszek dla kotów. Tak. No, bo koty tyle jedzą, to jest kocia norma na miesiąc. No, i tak koty kosztują, no... Ile sztuka? Niecałe 4 złote, 3,5, 10, 7, no tak koło 100 złotych, bo tam jeszcze tam coś trzeba kupić. Raz na dwa miesiące się koty odrobaczak, wszystkie, wiesz, czasami trzeba kupić kocią puszkę z tauryną, no rzadko, bo rzadko, koty są droższe. Też nie ma słodko. Matek bez przedy, jak te wiatry, to on siedzi na dachu. Tylko papę przebija.
Mm-hmm. No niby tak Jorka mówi, że tępy jak but, a w sensie jest taki tępy, bo i tego, i deski załatwił, tam bokiece, wiesz, i papę przyznali im, no. Jednak swój rozumek ma, on to zawsze wychodzi. No, chodzi. To w drodze zawsze coś mu padnie. Mm-hmm. I meble takie tam, no tam, no się stary wprowadził, to jakieś tam kupił nawet. Mm-hmm. No jakieś tam używane czy coś, bo ludzie oddają. Matka lubią się, sąsiedzi żenili. No, to tam młodzi kupili sobie meble. To sąsiad, słuchaj, nawet przywiózł tak parę kursów. Ptaka jest do wożenia tych zwierzątek, taka przyczepa. Czy na świnkę, czy na krówkę. No i po prostu dają im życzliwości, dają. Mm-hmm. Dlatego, że ich lubią. No, bo Bartek naprawdę jest taki, że dodany przyłóż. Jak to trzeba, czy wiesz, jakaś tam praca, czy coś pomoże, dźwignie, przyniesie. Na tym jest w lato te ryby łowi, a ma dar do tego. Może dlatego, że trzy razy zegarek utopił, to widocznie daniny zapłacił Deptunowi. Tam dostał od tego przynieżyjącego szwagra, który no, taki mu kupił do 50 metrów, że nawet jakby wiesz tam wodę tego, to on jest wodoszczelny i nawet pika, że tam gdzieś jest. No i Bartuś ma taką rękę, że czasami jest za dużo. I wtedy biega po ludziach i rozdaje. Tak. To są żeby świeże, zdrowe, nie zapachenia. Na jesieni do tego się kupuje taki cukier żelujący. My mamy na przykład czarny bez, duży tych czarnych, bardzo zdrowy. Taką ala galaretkę, że tego to się nie, 3 minuty, tam 4, bo one w sobie mają takie pektyny, że są właściwie już same się konserwują. No, no i takie różne dziwne rzeczy. No, eksperymentuję ziołami, jakieś herbatki robię przedziwne. W lato jem sałatki z mniszka, z babką, no w ogóle ludziom to by do głowy nie przyszło, co można zjeść, no. Jest moja apteka natury, ja wiem co, na co. No, mam dziurawiec na przykład na trawienie, robię później, zalewam olejem, to mam taki, taką maść później. No, bo jestem też zielarką, też mam wiedzę dużą na ten temat. No. Tak mówią tu w Warszawie i tym nawet ta Lasota przyjechała z Litwy, to jest i reżyserką, i malarką, i poetką, i w zespole Śląsk śpiewała i tak, tak lubią tu w Warszawie mówić, a przynajmniej ten, kto w Warszawie troszeczkę pomieszkał, to ma to we krwi, tak, dodać sobie, żeby być lepszym i świętszym od samego papieża.